Cześć i czołem. Ja jestem Kacper, a jak widać za mną dynamicznie zmieniający się krajobraz może wskazywać na jedno wydarzenie, że jestem w ruchu, jak trudno to przewidzieć. A wszystko po to, żeby udać się na miejsce zbiórki i dynamicznie rozpocząć kolejny sezon w mojej sportowej karierze. Dzisiaj okazja do tego w oddalonym niecałą godzinę, godzinę półtorej drogi hiszpańskim Castellón, gdzie będę miał swoją okazję, żeby wystartować w całkiem nowej dla mnie konkurencji, którą gdzieś tam zawsze z ciekawością obserwowałem na ekranach telewizora, czy to podczas Mistrzostw Europy, czy to podczas Diamentowej Ligi, czyli jednego z najlepszych cyklów lekkoatletycznego na świecie. A mowa tutaj o 3000 metrów z przeszkodami. Jest to częścią większego planu, który ma się wydarzyć w pierwszych weekendach maja, ale o tym jeszcze na pewno sobie porozmawiamy przy okazji wyjazdu. Jak widać za mną całkiem kolorowy, całkiem przyjemnie wyglądający stadion. Nowy na liście stadionów, na których będę miał okazję biegać. Docieramy do Castellonu. Tak jak wam wcześniej wspominałem, biegam 3000 z przeszkodami i troszkę wam teraz opowiem o tym planie, który mam na ten bieg. Jest to wiadomo nowa konkurencja dla mnie, dla tych wszystkich, którzy już teraz myślą, czy zostawiam 800. Niestety was zasmucę. Nie, nadal 800 cały czas w moim serduszku mam specjalne miejsce, cały czas będę kontynuował tą swoją przygodę na tym dystansie. Ten pomysł startu dzisiaj na tym niecodziennym dla mnie dystansie to pomysł trenera, gdzie podczas ligi lekkoatletycznej mam reprezentować nasz klub właśnie na tym dystansie, więc dzisiaj robię przetarcie, a w kolejnym starcie mam nadzieję, że już z pewną większą dozą wiedzy, obycia i obiegania na tym dystansie będę mógł pokazać troszkę więcej niż dzisiaj. Po tym tygodniu, po tych półtora tygodnia w sumie, gdzieś tam już miałem okazję poskakać trochę przez przeszkody, troszkę poćwiczyć technikę pokonywania rowu. Mniej więcej wiem, jak to się robi, wiadomo, najważniejsze będzie pierwsze kółko, żeby je ukończyć w zdrowiu, ukończyć je pokonując te przeszkody może trochę wolniej niż założony plan, potem sobie wejść w odpowiedni rytm i kontynuować ściganie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja już po rozgrzewce prawie pół godziny opóźnienia, więc trochę trzeba było tutaj pograć w planowanie odpowiednio, żeby trochę się dogrzać wcześniej, teraz delikatnie, szybko, dynamicznie się porozgrzewać, poskakać, trochę porozciągać. Panie i panowie, ze śmiercią w oczach ogłaszam misja Płotki o przeszkody na dystansie 3000 metrów, zwał jak zwał, zaliczona. Nie polecam nikomu, nie róbcie tego sami. A tak naprawdę bardzo fajna zabawa.